Cześć! Zapraszam Cię dzisiaj na szybki temat kątów w trójkątach, a także w innych figurach geometrycznych, w czworokątach, w sześciokątach itd. Nauczycie się tutaj, jak szybko obliczać miary kątów, a także będzie to taki skrót przed egzaminem, ponieważ często na egzaminie ósmoklasisty zdarzają się pytania o miary kątów i są to tak naprawdę łatwe punkty do zdobycia, więc warto to powtórzyć. Także jeśli pasuje Ci taki temat i chciałbyś powtórzyć to ze mną, to zapraszam Cię na ten materiał. Tutaj mamy trójkąt. Suma miar kątów w trójkącie, czyli alfa plus beta plus gamma, jest zawsze równa 180 stopni. To tak dla powtórzenia, czyli suma miar kątów w trójkącie 180 stopni. Mamy tutaj taki trójkąt, jest on jednocześnie trójkątem prostokątnym, ponieważ ma tutaj kąt 90 stopni i równoramienny, ponieważ tutaj ma ramię A i ramię A są sobie równe. Dlatego jak wyliczamy te kąty przy podstawie, przy trójkącie równoramiennym? No te kąty muszą być sobie równe. Więc skoro tu mamy 90, a suma miar wszystkich kątów w trójkącie to 180, to po prostu od 180 odejmujemy 90 stopni. No to to jest 90. I musimy podzielić na te dwa kąty, ponieważ one są sobie równe w trójkącie równoramiennym. Czyli 90 na 2 to mamy tutaj 45 stopni i tutaj również 45 stopni. Tutaj mamy taki zwykły trójkąt i możecie sobie zestopować to nagranie i samemu spróbować obliczyć trzecią miarę kąta. Skoro tutaj mamy 50, tutaj mamy 45, więc 50 dodać 45 to jest 95 stopni, a 180 odjąć 95 to mamy 85 stopni. Tu mamy trójkąt znowuż równoramienny. Mamy dwa równe ramiona A i A i wiemy, że przy podstawie, od której wychodzą te dwa ramiona, muszą być te same kąty, więc skoro tutaj mamy 65 stopni, to po drugiej stronie również będzie 65 stopni. I teraz 2 razy 65 to jest 130 i 180 odjąć 130 to jest 50 stopni. Czyli przy wierzchołku mamy kąt 50 stopni. Tutaj mamy inny przykład. Mamy podany kąt 149 stopni, ale poza tym trójkątem. Dlatego tutaj musimy wykorzystać to, co wiemy o kątach przyległych. Ja już mówiłam o tym na poprzednim moim filmie, więc link do tego filmu, jeśli nie pamiętacie, o kątach przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, będzie tutaj u góry albo w opisie. I teraz przypomnijmy tylko, skoro tutaj mamy przedłużenie tego jednego boku trójkąta i podany mamy 149 stopni, to cały ten tutaj kąt ma 180, ponieważ w sumie mamy 360, połowa, czyli kąt półpełny ma 180 stopni i z tego wiemy, że 180 odjąć 149 to jest 31 stopni. Czyli są to kąty przyległe. Ok, mamy wyliczony ten jeden kąt 31 stopni, ale musimy wyliczyć kąt alfa. Tutaj widzimy, że mamy kąt 90 stopni, czyli kąt prosty, więc dodajemy sobie 90 dodać 31 to jest 121 i 180 stopni odjąć 121
to mamy 59 stopni. Więc nasz kąt alfa ma 59 stopni. Tutaj już mamy czworokąt i teraz dla przypomnienia suma miar kątów w czworokącie to jest 360. Dlaczego tak jest? Ponieważ jeśli przeprowadzimy sobie tutaj prostą, na przykład przekątną, to ten czworokąt dzieli się nam na dwa trójkąty. Czyli mamy sumę miar 180 plus 180, więc mamy 360 w sumie. Czyli suma miar kątów w czworokącie to jest zawsze 360 stopni. I teraz mamy tutaj taki równoległobok. I znowu tutaj musimy wykorzystać te kąty przyległe, żeby obliczyć sobie ten kąt. 125 mamy podane, 180, czyli kąt półpełny minus 125 to jest 55 stopni. I teraz przy równoległoboku wiemy tyle, że naprzeciwko jest ten sam kąt, czyli tak naprawdę tutaj będzie również 55 stopni. Jeśli widzimy te naprzeciwko, jeśli możemy je obliczyć, to wtedy możemy sobie albo od 360 odjąć te dwa i wtedy podzielić na 2, ale również widzimy, że te 125 stopni to jest kąt odpowiadający temu kątowi, ponieważ tutaj możemy sobie przedłużyć równoległe proste. To jest wytłumaczone dokładnie w tym filmiku o rodzajach kątów i wtedy, jeśli sobie to przedłużymy, mamy takie dwie proste równoległe, to wiemy, że ten kąt odpowiada temu kątowi, czyli tak naprawdę tutaj mamy 125 stopni. Nie musimy tego liczyć, tylko widzimy, że to są kąty odpowiadające od razu. Ale jeśli tego nie wiemy, to jeszcze drugi sposób na wyliczenie kątów w tym czworokącie to jest taki, że przy tym samym boku mamy sumę miar 180, ponieważ w czworokącie mamy 360, ale przy równoległoboku mamy tak, że przy tym samym boku mamy sumę miar 180, czyli 180 odjąć 55 to jest 125 i naprzeciwko jest ten sam kąt, czyli 125 stopni. Ok, tutaj mamy trapez, dokładnie trapez równoramienny, ponieważ mamy dwa takie same ramiona A i mamy 45 stopni podane. Jeśli mamy trapez równoramienny, to tak naprawdę to jest to samo jak trójkąt równoramienny, tylko tutaj suma miar mamy 360. Więc przy tym samym, przy podstawie, przy tych ramionach, tutaj ten drugi kąt wynosi również 45 stopni. I teraz znowu ta sama zasada, czyli tutaj mamy 90 stopni i możemy sobie obliczyć oczywiście 360 stopni odjąć 90 stopni, to jest 270 i teraz te dwa kąty również muszą być sobie równe, czyli 270 stopni podzielić przez 2 to jest 135 stopni. Więc ten kąt ma 135 stopni i ten kąt ma również 135 stopni, ale ta zasada działa tylko przy trapezie równoramiennym. Ale możemy tutaj też wykorzystać tą zasadę, którą tutaj mówiłam, że przy tym boku musi być suma miar kątów równa 180, więc przy tym boku również to ta sama zasada ma zastosowanie, więc 45 i 135 musi dać w sumie 180, więc nie trzeba tak dużo liczyć, tylko wystarczy 180 odjąć 45, wynosi 135 i po drugiej stronie
ten sam kąt. Tutaj mamy dany rąb. Rąb ma wszystkie boki równe i przekątne dzielą się pod kątem prostym. Możemy sobie tutaj to zaznaczyć. Skoro te przekątne dzielą się pod kątem prostym, to również one ten kąt dzielą na połowę, czyli to jest tak naprawdę dwusieczna kąta, czyli przekątna dzieli ten kąt na dwie takie same połówki. Skoro tak jest i mamy tutaj 35 stopni, więc cały kąt będzie miał w sumie 70 stopni. Po drugiej stronie również będzie kąt 70 stopni. I teraz możemy sobie dodać te dwa kąty i od 360 odjąć i wyjdą nam te dwa kąty i podzielić przez 2, albo po prostu skorzystać z tej zasady, że przy jednym boku suma miar kątów ma być 180, więc 180 odjąć 70 to jest 110. Czyli nasz kąt alfa jest równy 110 stopni. I po drugiej stronie również mamy kąt 110 stopni. Tutaj jeszcze na koniec mamy sześciokąt foremny. Sześciokąt foremny, ponieważ wszystkie boki mają A. Co możemy tutaj zauważyć? Jeśli podzielimy ten sześciokąt przekątnymi, to wtedy okazuje się, że on ma sześć trójkątów równobocznych. Sześć trójkątów równobocznych. I teraz, skoro w trójkącie równobocznym wszystkie kąty mają po 60 stopni, czyli tutaj jest 60, tutaj jest 60 i tutaj jest 60, to wtedy, jeśli chcemy wyliczyć sobie ten kąt w tym sześciokącie, to jest po prostu 2 razy 60, czyli 120 stopni. Czyli w sumie suma miar kątów w sześciokącie jest równe 6, bo mamy 6 wierzchołków razy 120, czyli 720 stopni. Czyli suma miar kątów w sześciokącie wynosi 720 stopni. To jest taka ciekawostka. Pamiętajcie, że w tym sześciokącie mamy 6 trójkątów równobocznych. Ok, i to by było na tyle, jeśli chodzi o obliczanie kątów w trójkątach i w innych figurach geometrycznych. Mam nadzieję, że to jest dla Ciebie pomocne i ten skrót pomoże Ci w łatwy sposób zdobyć punkty na egzaminie. Jeśli Ci się podobało, to oczywiście zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia i na razie, cześć!